Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Cienia Wojny. Dokładnie tak, jeżeli lubicie tą serię oglądać, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę do odcinka. A tymczasem zaczynamy kolejną misję. Ożywieńcy! Eltariel podążała śladem Nazguli aż do tych nawiedzonych ruin. Dowiedz się, co knują i połóż temu kres. 21 tysięcy punktów doświadczenia za jedną misję. To będzie przehardcore, dokładnie tak wam mówię. Także... trochę się boję, co tu się może dziać po ostatniej tej walce. Ale dobra, lecimy z koksem. A to akurat prawda, nie? For now I have no choice. How many Nazgul are there? Obstawiam, że dużo, nie? I mamy jednego. Isildur, the king who cut the one ring from Sauron's hand and wore it on his own. This is the legacy of your rings, Celebrimbor. These men died at Minas Ithil. These are no longer men. No i musimy z nimi walczyć. Wiem, że znajome twarze, ale to są widma. Wow. Trochę spowolnione te widma, ale dobra. Poradzimy sobie z nimi. Ile ty masz HP? Patrz, jakiego kombosa na nim wbijam. Jeszcze na nim usiądę i go będę. Albo i nie będę. Ty kozaku, przecież normalnie przy niektórych jego atakach to trzeba takie uniki rąbać. Co we mnie strzela? Ej, odskocz, halo. Aha, nieumarłemu wrogowi w głowę muszę strzelić. Dobra, to jest bardzo superancka podpowiedź. Także to mi się przyda. Tak, tak. Weź się już nigdzie nie pojawiaj, co? No przecież w głowę miałem, żeby zabić. Ja rozumiem, że ona teraz ich wybija, no nie? Ale to tak troszeczkę nie fair według mnie. Pokonaj widma. Aha, rozumiem, że wszystkie, tak? No i patrzcie, i żyje, nie? A tak jakbym zrobił? Okej, to jest zdecydowanie lepsze. Czyli ta sama technika, co ona tutaj działa, to i ja sobie podziałam. No, ale myślałem, że kurde, już żadnych nowych... nowych przeciwników nie będzie, nie? No spoko, lepiej ich tak, że tak powiem, wyssać i się z nimi męczyć pół godziny. Tak, tak. Gadaj, gadaj, ja przyjdę. Naprawdę. Tak mnie interesuje to, co ty masz do powiedzenia, kumpel. Chce mnie nastraszyć, a tu proszę bardzo. Troszkę kurczy się jego armia. W aktualnym składzie tutaj. Patrzcie na to, co ja zrobię. Patrz, jaki asasyn. Woohoo! Nie macie, kumpel. Wait, ja tu widzę klejnocik. Na czerwone aktualnie poluje. Dzięki temu są lepsze lepsze obrażenia mojej broni, jak to przypiszę. Tylko muszę sobie zebrać sporo tego, nie? Dobra, jeszcze dwóch nam tutaj zostało. Wiecie? Oj, 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 oj. W ogóle patrzcie na to, co ja mu zrobię. Aj, za daleko jest. Chciałem, żeby mój ten kumpel wyszedł z ciała naszego. Żeby sam go, tak wiecie, wyssał, nie?
dobra, porobieni. Jasne, prowadź. Lecimy do niego. Pokażemy mu, co o nim myślimy, nie? Strzała? Nie, nie potrzebuję. Czemu się zatrzymałaś? Ona ma takie zwiechy czasami. Idzie sobie, po czym nagle stwierdza: nie, wiesz co, ja dalej nie idę, radź sobie sam. Aż w końcu sobie myśli tak: kurczę, ale i tak nic innego dzisiaj do roboty nie mam. Dobra, chodź, biegniemy. To tak powiem, że to jak zginę, to i tak się odrodzę, bo jestem nieumarłym, nie? Ale co tam? A, kurde, myślałem, że odlecisz bardziej. Czego zamroziłem przez chwilę? Tak biłem, jakbym zamrożonego bił. Okej, wait. Aj, kurde, problem z wami. Sam jesteś głupim strażnikiem. Ile si duże. Ale za to szybkim. Kurde, trudno się troszkę unika, że tak powiem. A nie, nie, tego miałeś bić. Dawaj, 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 dawaj. Wait, bo mi się tutaj... Wow, życie skończy... zaraz. Możecie wy się rozsypać. O, rozsypał się, super. Dwa strzały na pełno i goście giną, nie? W sumie pocieszające. Wait, spróbujecie wyssać, zanim tamto mnie zaatakuje. Dawaj, damy radę. Jest, mamy życie. A, nie trafiłeś mnie. Dawaj, dawaj, dawaj z nim. Nie ma takiego kozaka, którego nie pokonamy w tej grze. O, o ile nie wleci atak, który wymaga spacji, bo wtedy zazwyczaj failuje, nie? Co jest? Jesteś śmiertelny. Szybko, nie mogę biec. Woo! Loser! Powinnaś cały czas nam to odpalać. O! Cutscenkę mamy. You still do not understand, but you will be made to. All who are called will serve the Dark Lord. There is no escape, even in death. Castamir. He serves the Dark Lord still. No i dobra, tak jak z poprzednim, on sobie uciekł, ale będziemy mogli do niego wrócić. Mamy teraz pokonać widma, w tym naszego kumpla z samego początku, który okazał się trochę słabszym kumplem. Nie mam ani jednej strzały, naprawdę to nie jest pocieszające, szczególnie, że teraz... Dawaj, dawaj, dawaj. A, kurde, ty, nie wyssałem go. To mnie naprawdę nie pociesza, że wy mi się tutaj tak prujecie. Dawaj. Aj. Oczyść widma. Naprawdę było coś takiego? Jak zwykle Vertes nie patrzy na sterowanie. Bo po co, kurde? Zsi rękę. Ty dziadu, wpadnijże. Nie jesteś takim kozakiem, jakim cię tutaj malują. Więc, kurde, ogarnij poślady i na glebę przede mną. Ty, wstrętny, uparty widmolcu, już tak cię nazwę. Padniesz? Dawaj z nim.
Dawaj, kolejne. Kolejna próba, niestety. Jakbym cię, kurde. No nie mogę. Kminie ile wlezie. Ale typo jest mocny. Dobra. El Clasico, że tak powiem. Czy ona jest bezpieczna? Miałem strzał, ale on pada. Patrzcie, patrzcie, ona go wyjaśni, nie? Mówiłem. Super. Pytanie, czy on teraz powróci. Aha, czyli to tyle. Misja wykonana. Punkt umiejętności. Pieniążek. 34 poziom. Super. All enemies have a weakness, or a strength that can be used to our advantage. Nie no, poprzednia misja z poprzedniego odcinka zdecydowanie była trudniejsza. A mniej, że tak powiem, płacili w expie. Coś mnie tu nie pasuje. Dobra. Dobra. Co my tutaj mamy? To by się przydało, żeby tam się nie mnożyły kumple. To wygląda strasznie, no nie? Dobra, ale to później. Teraz sobie pójdę do tej misji, bo jest bliżej. Może nie jest to misja główna, ale jest to misja, która nam się przyda, jeżeli będziemy chcieli, wiecie, odbijać ten teren. A będziemy chcieli na 1000% odbić ten teren po fortece, stąd. Co to ma być, że Sauron ma tutaj monopol na wszystko? Tak nie ma. Tak nie ma. Współpracuj z Idril, by go uratować, Baranora. Co wy tam rozkminiacie, co? Uratuj Gondorczyków. Dobra. Pytanie, czy tych widmo, czy tych zwykłych? Ja no, wiadomo, że tych zwykłych. Tutaj misje są podzielone na osoby, że tak powiem. Teraz działamy z żywymi, że tak powiem. Uratuj Baranora. Już cię idę ratować. Nikt ci tutaj nie przeszkodzi. Pęk. 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 Patrzcie, jaki kozak. O! Nawet ma kumpla. I my mamy też kumpli. O ty, wstrętna małpo. Pozwól, że ci dojadę jak ostatniego nie kumpla. Ale on musi mieć teraz przypał. Tyle batów dostawać, że tak powiem, naraz. Złamany. Jesteś mój. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dobra, idź sobie do wodza. Wyheszkować. Gdzie ten drugi przyjaciel? Tutaj, cześć, co tam u ciebie słychać? Jeszcze, jeszcze szybkim rzutem dojadę. A co? A żeby nie było super... super fajne dla ciebie. To ci jeszcze wbije kosę! Podwójną! Nie podwójną. Trudno. Ale leżysz, gościu. Nie masz szans. Twoich przyjacieli jeszcze tu dojadę. Jak mówię, że dojadę, to dojadę. Nie ma, że boli. Co? Tak, przez chwilę myślałem, że leżę, nie? Ja cię trafiłem? Jeśli tak, to fajnie. Dawajcie. Wyjaśniamy kolegę, bo jest za dużym kozakiem. Dużo gada, mało robi, że tak powiem. No i proszę bardzo, jesteś teraz po drugiej stronie, chyba że się nie złamiesz. To wtedy zginiesz. Złamał się. Czego pragniesz? Żebyś swojego wodza zdradził. Dobra, poszedł. Dobra, uratuj Gondorczyków. Żyją jeszcze jacyś tutaj?
Żyją. Patrzcie, was uratuje. Na końcu uratujemy naszego głównego ziomeczka. Gdzie tu jeszcze mogę innych ratować? Jak tu wszyscy poumierali? Chyba umarli, zdecydowanie. Dobra, trudno. Nie będzie dodatkowych punktów. Odpinamy naszego kumpla. You're injured. It's nothing. You saved us. Again. You were right. Staying in Mordor is certain doom. But I cannot leave. My lady. Then we will be doomed. Together. No i szczęśliwie poszli załatwiać swoje sprawy. Ja mam osiągnięcie nowe za Gondor. Dziękuję, dziękuję. Każde osiągnięcie się przyda. Umiejętność żelazna straż. No właśnie, polowałem na to. Super, później sobie przyznam. Okej, 35 poziom. Jak miło. Jeszcze 5. Strzały, nie? Dobra, jak tam nasza... wygląda sytuacja, jeśli chodzi o misję, co? Tutaj nie chcę teraz fortecy zdobywać, bo no nie dam rady, albo po prostu będę się trudził nie wiadomo ile, bo żadnego wodza nie przejąłem. Dlatego oni będą mieli, no, fory. Chodźmy tutaj, ja tutaj sobie robię checkpointa. Szybka teleportacja. Byśmy mieli bliżej, ewentualnie łatwiejszą drogę. Bliziutko. Gorzej, jak to by w metrach pokazywało, to by było trochę dalej. Ale tak to jest bliziutko. Za chwilę moment biegnie do tych miejsc. Co mu wytłumaczył? A więc, okej. To też może być ciężka misja. Ale co tam? Lecimy z koksem. Targaroth, we call you to the shallows. Rise and join our glory. Rise and join the shadows' army. Come to us. Rise! Rise! What do they unearth? They are summoning death. But it will be death for all. Wcale mnie nie martwi, co on powiedział. Śmierć dla wszystkich. Tak, pewnie wzywają małego pieska. Takiego słodziaka, żeby sobie go pogłaskać. Na pewno! Pokonaj kapitana, pokonaj akolitów. Dobra, kapitan na szczęście jest na 20 levelu. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Kurde, normalnie jak w Gothiku jedynce jak śniącego wzywali. Ja pitole. Mają rozkminy. No nic, zaraz im tu przeszkodzimy. Brutalnie cię zadźwiam, tak? Przez chwilę miałem taką zwiechę, tak jakby się nie dało, nie? Bym wtedy sobie stwierdził, że kurde, to w takim razie po co tutaj leciałem? Strzała. Epicka wręcz strzała to była. Hehe. Kurde. On, że tak powiem, powoli powstaje. My tego nie chcemy. Zobaczcie, na pewno nikogo nie ominiemy? Nie. To co? To wuhuu! Zwykle, że tutaj sobie wskoczę, to od razu będziemy mogli sobie wejść. Pęk, pęk. Dobra. Dawaj, dawaj.
Siema. Co tam? Dalej chcesz go wzywać? Jak jesteś po lepszej stronie? No to bardzo mnie to cieszy, czekajcie. Wow! Nie chciałem odpalać tego, chciałem V, a nie B. Zog. Zog. Łatwopalny. To przypał, bo moja broń jakaś podpala. Niestety, ale nie można go naraz zabić, ranił go egzekucję, ataki z ukrycia. Super. 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 Jeśli chodzi o podpalanie, nie? Poleciał. Oszołomiony. Oszołom! Jeszcze jeden gdzieś sobie hasa. Chyba, że ty nim byłeś. Kurde, weź. Pokaż, czy ty nim byłeś. Łooo! Prosto do lawy! Tak, niestety, ale... pokonaj. W tym przypadku nie działa. Pomogę sobie tutaj. Hehe. Zepsuliśmy, no niestety. Może nam zaliczy tak czy siak misję. Super extra slow motion. Oho, nie działa, no. Super. What an honor to meet the most famous dead man in Mordor. You really shook the world with that ring forging trick of yours. After that, Targoroth only needed a little coaxing. Now, it rises to the surface, and it comes for you. Taki pewny swego jesteś? Okej. Okay. Gdzie się wspinasz? Ktoś ci pozwolił? Moja drabina. O. Ale chodź. Kurde, panie Zog! Się rzuca, kurde. Oho! Dużo widzimy. I will wake all the dead of Mordor before we're done. All the lives you ended. And once they're risen, who do you think they'll come for? Oh yes. We'll meet again. Swallowed by the darkness. On serio zniknął. Dobra, ale mamy problem na linii. Bo nie pokonamy, tak powiem, akolitów. Także odkryliśmy błąd gry. Nie powinno być takich błędów według mnie. Tak drogiej produkcji, że tak powiem. No tu proszę, Vertes potrafi zgliczować każdą grę. Dosłownie każdą. O, mamy jednego. Pokazał się. Zrespił się. Normalnie bomba. Super. Bo po prostu byłem za daleko i go nie widziałem. Bardzo mnie to cieszy. Już chciałem misję restować, ale to byłby fail. O, chyba ginę, nie? Dobra. Nie ginę, ale się palę. Skakuj tutaj. I lecimy do niego. Lecimy go wyjaśnić. Raz na zawsze. Czyli on chyba był takim zapasowym, tak jakby ktoś pomyślał, że zrobi taką akcję, jak ja zrobiłem, nie? Chyba no. Żegnam. Żegnam, żegnam. No i jeszcze raz żegnam, tak w sumie. Wskocz do dołu. Że do lawy mam wskoczyć? To by było nieciekawe. Kurde, nie mogę ich zabijać. Na hita, niestety. I mamy chyba cutscenkę. Chyba będzie grubo. No, jest grubo.
His foe is beyond us, Killer Brimbor. Not with the spirit of Karnan at our side. Woken by Death's ring, flames burn us. You woke him. You woke him. Czyli jednak z nim walczymy. Mamy małą pomoc od koleżanki z lasu upiornego. Ej, ej. To będzie hardkorowe. Strzelać w plecy. Dobra. Of mordę. Aj. Aj, uciekam stąd. Już nie mogę strzelać ci w plecy. Nie daj się zranić odłamkom. Czemu on rzuca lawu wszędzie? Nie wiem jak wy, ale chcę stąd uciec. Nie? Się ładnie pojedynkują. O, mamy. Proszę bardzo. Dajcie, zaraz wyjaśnimy. Niby koks nad koksami. Czemu to zawsze spada, gdzie stoi? Bang! No, może jednak go pokonamy. Może jednak on nie będzie takim największym koksem na świecie. O. No dawaj. Zrób mu z pleców mordor jest. Się wkurza. Oj, nie chciałbym z nim tak sam na sam, ale chyba na to wychodzi. Dosięć Karnan. Dawaj. Damy radę. Dotrzyj do Targorota. Targorocie! Kurde, odłamki zostawię. E, Czueniu! Szybciej. No kurde, troszkę czasu nam tutaj zejdzie. A w spinaczce. Witaj na rundzie! Z rewanżem! O, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Dawaj, wyjaśniaj. Oho. Dawaj, jeszcze bardziej, jeszcze musisz. O. Dobrze. Dawaj, naparzaj go. Co to za kurde, nie wiadomo jakie akcje. Jakie wyjaśnianie tu idzie? Masz nawet połowy życia nie ma, niedobrze. Co w sumie, ja go mogę sam atakować, ja tak czekałem na jego jakieś ataki. I to nawet wychodzi dobrze. Wow. Dawaj. Uda nam się, dawaj z nim. Kurde. Nie ma na nas żadnego kozaka. Ten cios był mocny. To mu nie pykło. O, jak mu wrąbał. Dawaj. Kurde, co on sobie wyobraża, co? Co znowu pruje? Nie ma lekko, ziomek. Niby jesteś największym kozakiem na świecie, że nikt cię nigdy nie pokonał. Ale nigdy się ze mną nie mierzyłeś, także... Wybacz. Ale to jest twój zdecydowany koniec. Nie ma innej opcji. A, co jest? Skrzydełkami chciał postraszyć. Leje się z ciebie. Co jest? Bang! Dawaj. I bang! Poszedł.
Dobra, co teraz? No nie mów, że tam ziomka zabijesz. Nie, nie zabijesz. Po prostu uciekniesz. Jak jakiś przegrany typek. No nic, no ja ciebie gonię. Nie ma innej opcji teraz. Dawaj do niego. Się będzie woził kozak, nie? No to mamy problem. Bo nasz przyjaciel właśnie odpadł. A nasz nieprzyjaciel cały czas w formie sobie poszedł. Nie no, świetnie. Tak. No rest for you. No rest for we, deathless one. Dobra, ona się nie poddaje. Także coś jeszcze zdziałamy. She was here before any of us, and she will be here long after we have perished. Misja wykonana. A typ dalej żyje. If we do not stop Torgoth, it will venture far beyond Mordor, to Rohan and Gondor. That cannot happen. Dokładnie, na to nie możemy pozwolić. Także czeka nas rewanżyk. W sumie standardowo tutaj, że są dwie walki i ostatnio, no, kojarzycie wszystkie sytuacje, nie? Wow. Czemu to tutaj zaskoczyłeś? Nie chciałem tutaj. Dobra, zobaczmy jak tam nam wygląda wszystko na mapie. Na tym świecie to ja misji żadnych nie widzę, oprócz fortecy. Gdzie ty pobiegłeś, przyjacielu? Bądź forteca, właśnie, to jest tylko forteca. O, widzę misję, widzę misję. Aż tutaj? Udało ci się zdobyć region Nörden, ale na jak długo? Siły Saurona szykują się do ataku na twoją fortecę i chcą odbić ten region. Musisz się obronić. Okej. I tu jest drugie zadanie. Targoroth, ha, mamy cię! Szaleje po całym Mordorze, niesiąc śmierć wszystkim, którzy spotkają go na drodze. Poślij Balroga z powrotem do otchłani. 26 tysięcy expa za tą misyjkę. To jest w sumie dobre. Także mamy 3 misje do wykonania w najbliższym czasie. No i fajnie, ale myślę, że się najpierw zajmiemy dużym panem, bo pewnie już wszyscy na to czekacie, jak oglądacie tutaj. Także spokojnie. W kolejnym odcinku bijemy, bo już teraz mamy 33 minuty, także wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych. Udostępnijcie na fejsie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, także na razie, cześć, hej, hej!